Witajcie uczniowie. Dzisiaj szczególny dzień. Wybieracie przewodniczącego do szkolnego przedstawienia, które szykujecie na zakończenie roku. Przewodniczący będzie miał za zadanie nadzorować przebieg przygotowań i przydzielać rolę dla klasy. A jaki jest temat przedstawienia? Smok wawelski. Proszę napisać na kartce, kto chce wystartować. Każda osoba, która się zgłosiła, musi powiedzieć, czemu akurat ona się nadaje. Dobrze. Zgłosili się Kujon, Magda, Zosia i Ogryzek. Kujon, zapraszam. Zgłosiłem się, ponieważ mam zamiar nauczyć was ciężkiej pracy, dzięki której przedstawienie wyjdzie na szóstkę. A jeśli będziecie się mnie słuchać, to pożyczę wam biografię Henryka Sienkiewicza do poczytania. Dlaczego wyglądasz jak parówka z musztardą na mordzie? Bo to jest moja piżama. Dzisiaj jest dzień chodzenia w piżamie w szkole. Mamusia mi kazała. Dziękuję, Kujonie. Magda? Hejka. Startuję, ponieważ mam nadzieję, że jako klasa jesteśmy w stanie się dobrze przygotować. Ja nie będę wam rozkazywać. Będę pomagać, aby się udało. Bo liczy się tylko współpraca i dobra zabawa. Kto jest ze mną? Piękna przemowa, Magdo. Ogryz, masz konkurencję. Nie bój nic. Wygram na luzie. Zosia? Ja powiem tak. Mam robotę do wykonania, więc ruszmy zatki i chodźmy nad rzekę pokazać pośladki. To było, wow. Twoich i tak nikt nie chce oglądać. Ogryzek, jeszcze ty. Ja wam nic nie obiecuję. Nie zmuszam do pracy. To ma być przyjemność. Najlepszą metodą pracy jest stosowanie nagród za dobrze wykonaną robotę. Dlatego jeśli dobrze pójdzie, to zapraszam do mnie na imprezę do siebie po zakończeniu roku. Wiem, gdzie mieszkacie. Zacnie, kumplu. Bardzo proszę o głosowanie. Oto wyniki. Zosia 1, Kujon 2, Magda 6 i Ogryzek 12. Dziękuję wszystkim. Podczas dzisiejszej przerwy muszę ogarnąć miejsce, czas i sposób realizacji przedstawienia na koniec roku. Trzeba rozstawić krzesła dla gości, scenę, oświetlenie i kurtynę. Scenariusz już gotowy. Rekwizyty też są w schowku. A ile mamy czasu? Cały tydzień. Okej. Całkiem spoko ten scenariusz. Powinniśmy się wyrobić. A teraz muszę lecieć na kolejną lekcję, jaką jest WDŻ. Dzień dobry. To jest ostatnia lekcja o wychowaniu do życia w rodzinie. Omówiliśmy już narządy rozrodcze, przebieg ciąży, karmienie sutem i wychowanie bobasa dziobasa. Ktoś chce przypomnieć wszystkie te pojęcia? Nie wstydzić się. Ogryzek, opowiadaj. Prawdę mówiąc, jestem ogryzkiem jabłka, więc ja powstałem w innych okolicznościach. Mnie to nie dotyczy. Dziwak. Kujon? Więc wszystko polega na tym, że... Właśnie tak. Bardzo dobrze. Co się usłyszało, tego się nie odsłyszy. Okej. Dzisiaj puszczę wam film o życiu zwierząt. To jest samiec świstaka. Potrafi zjeść bardzo dużo trawy, gdy jest głodny. Potrafi też wycisnąć 5 kilo na klatę. Gdy osiągnie wiek 3 lat, wyrusza w poszukiwaniu czwartej połówki. Druga i trzecia to żarcie i siłka. Samiec bardzo uważnie wypatruje samicę. Używa przy tym takiego dźwięku jak na królewskim tronie. Samica o dziwo reaguje na te odgłosy. Samiec ostrożnie podchodzi do samicy. Zaraz zwymiotuje.
Nigdy nie dotknę świstaka. Ale trzeba przyznać, że klatę ma niezłą.